Siódma kolejka piłkarskiej Ekstraklasy już za nami. Sporo się działo, dlatego w naszym programie PKO Bank Polski Ekstraklasa raport również będzie bardzo ciekawie. Przemek Ofiara, witam serdecznie. Ze mną tradycyjnie Michał Skiba. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tych wybranych meczach, o najciekawszych spotkaniach, ale najpierw bardzo bym chciał razem z wami, razem z Michałem omówić wyniki siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jak to wyglądało? Zaraz zobaczycie sobie planszę i widząc planszę będziemy sobie czytać wyniki, będziemy sobie je omawiać. Krakowia, Warta 0-2, Górnik zremisował z Jagiellonią 1-1, Lech się przełamał, Lech pokonał Piasta 1-0. Alfonso Sousa, Michał. Chyba zasłużenie. Bardzo fajny gol Sousy. No na takie trafienia czekaliśmy w eliminacjach Ligi Mistrzów czy Ligi Konferencji. No, może się doczekamy ich w fazie grupowej Ligi Konferencji. Przełamała się też Miedź Legnica. Zespół trenera Wojciecha Łobozińskiego pokonał Lechię 2-1. No trudno się z Lechią nie przełamać. Co z tą Lechią? Co z tą Lechią? Właśnie o tym sobie też może chwilkę porozmawiamy. Pogoń, Szczecin, Zagłębie, Lubin aż 3-0. Radomiak, Radom przegrał 0-2 z Koroną Kielce. W derbach bliziutko z Radomia do Kielc. Była to walka na noże, wygrała ją Korona. Stal Mielec uległa na własnym boisku Legii Warszawa 0-1. 26 lat czeka Legia na wygraną, prawda? Została. Tak jest, tak jest. Śląsk Wrocław rozbity u siebie przez Raków Częstochowa 1-4. Raków szybko zapomniał o porażce w Pradze. Na to wygląda. Jeszcze widzieliśmy... Jeszcze jeden mecz został. Wisła Płock, to był mecz sobotni, chyba hit tej kolejki, o którym sobie więcej pomówimy. 2-1 dla Widzewa. Pytasz o Raków? Zdecydowanie tak. Raków chociaż z Iwim Lopezem tak naprawdę na ławce i nie potrzebował nawet go tak naprawdę. Świetnie sobie poradzili piłkarze Rakowa, a piłkarze Śląska no, bez paliwa. No. W tygodniu był chory trener Dziurdziewicz i być może troszeczkę te fluidy się przeniosły na graczy WKS i tak to wyglądało. Michał, kto ma najwięcej paliwa? Zobaczymy sobie zaraz na naszej tabeli. Tabela Ekstraklasy po 7 kolejkach. Prowadzi Wisła Płock wciąż na wciarze, czyli mają najwięcej paliwa, prawda? Wciąż ma zawsze wciąż, tak, wciąż Wisła Płock, chociaż pierwsza porażka w tym sezonie Płocczan, 16 punktów, druga Legia Warszawa, która pnie się w górę tabeli, zresztą znaczy, tym razem umocniła się na drugim miejscu, aczkolwiek... Można powiedzieć, że aczkolwiek w Legii widać, że jest coraz lepiej, jest coraz lepsza forma. Trzecia Pogoń Szczecin. No i tabelę zamyka Lechia Gdańsk, która gra koszmarnie, fatalnie, bardzo słabo. Miedź Legnica wyrwała się z ostatniego miejsca. No i Lech Poznań stara się wyrwać z strefy spadkowej. Na razie mu się to nie udaje, chociaż pierwsze zwycięstwo, przełamanie Lecha Poznań, pierwsza wygrana w tym sezonie. No dobrze, tabelę mamy już omówioną. Teraz przejdziemy do rozmowy na temat meczów. Pierwszy mecz to mecz, o którym już troszeczkę wspomniałeś, Michał. To jest mecz Widzewa z Wisłą Płock. Pierwsza porażka Wisły Płock w tym sezonie. Natomiast ja bym chciał zacząć od Widzewa Łódź. Bramkarz Widzewa Rawas, który się prezentował kapitalnie. No, on bronił, on generalnie on wybronił ten mecz Widzewowi. Już oczywiście trzeba by podkreślić świetną... Docenimy całą obronę, prawda? Całą obronę, cały też zespół Bartka Pawłowskiego, z którym będziemy sobie za chwilę tutaj rozmawiać. Ale Rawas bronił genialnie. No, mówi się, że często sprowadza się do Polski starych Słowaków, prawda? No Rawas jest Słowakiem, ale nie jest stary, 25 lat, więc w sile wieku próbował swoich sił w Anglii. Tu wypisałem sobie Derby County, Peterborough, ty lubisz ligę angielską, ale nie wiem, czy kojarzyłeś Rawasa z ligi angielskiej? Z ręką na sercu? Nie. Nie kojarzyłem Rawasa z ligi angielskiej. W ogóle ciężko było kojarzyć Rawasa. My sobie widzimy, oglądamy sobie zdjęcia. Zadowolony Bartek Pawłowski. Mamy nadzieję, że także w rozmowie z nami powie, jak świętował Widzew tą wygraną, no bo okej, powiedzieliśmy o Rawasie, ale super, gra w defensywie wszystkich piłkarzy Widzewa. Też Wisła Płock przegrała, ale to był naprawdę dobry mecz Wisły Płock. Paweł Stanio powiedział, że jest w ogóle dumny ze swoich piłkarzy, jest zadowolony z tego meczu, mimo że bez punktów kończą na wciarze. Skoro, Michał, jesteśmy przy Wiśle Płock, ja bym chciał poznać twoją opinię na temat Rafała Wolskiego, a mianowicie czy Rafał Wolski, czyli lider Wisły Płock, przez wielu uważany za najlepszego piłkarza od początku sezonu Ekstraklasy. W tym mnie, proszę na mnie kamerę, tak. Powinien być brany pod uwagę przez Czesława Michniewicza.
Kurniewicza w kontekście wyjazdu na Mundial, pomimo tego, co wydarzyło się, o czym dowiedzieliśmy się w ostatnim czasie, bo się to wydarzyło się rok temu. Właśnie niesamowite jest to, że ten wypadek Rafała Wolskiego, nie wiem, jakby to powiedzieć, wypadek, przypadek, no duży błąd, jaki w życiu popełnił Rafał, tak długo był jednak gdzieś ukrywany i chowany pod stół. Mi się wydaje, że no, nie można skreślać człowieka od razu, więc ja bym, jeśli oczywiście ta forma Rafała będzie taka sama, to dałbym mu szansę. Dałbyś? Gry w reprezentacji. Już w tej kadrze kilka razy był, to nie będzie dla niego coś zupełnie nowego, więc raczej to będzie taka szybka aklimatyzacja. Co ty sądzisz? Przeciwnego zdania jestem. Nie dałbym szansy Wolskiemu, przynajmniej na razie. Przynajmniej jeżeli chodzi o Mundial, to jest zbyt krótki okres czasu. Według mnie... Przemek, masz jeszcze cały październik, masz jeszcze trochę listopada. Wydaje mi się, że wrzesień. Halo, jesteśmy pod koniec sierpnia. Wyobraź sobie, że Rafał Wolski gra 2 miesiące rewelacyjnie i... No dobrze, ale sądzisz, że w ciągu miesiąca, 2 czy 3 zmyje plamę z tego 1,7 promila? No, 1,6, już sam nie wiem. No, ale bardzo dużo, prawda? Ale bardzo dużo. No, Rafał, no trzeba powiedzieć, że popełniłeś duży błąd, ale ty doskonale o tym wiesz, więc... Tak, nasze gadanie trudno, tutaj trudno jakby nic, więcej, nic coś nie położę. Więcej dodać. Oceńmy go poprzez grę w piłkę. Znakomicie się prezentuje, ma wielki talent. Ja pamiętam, jak Marcin Wasilewski powiedział, że jeśli on nie zrobi kariery, to ja się nie znam na futbolu. Marcin Wasilewski oczywiście się zna na piłce, a po prostu kontuzje chyba. To jest to, co zjadło wielką karierę Rafała. Okej, potępiajmy, pamiętajmy, że to zrobił, ale docenijmy, że to jest talent i że to się może przydać, takie coś, takie umiejętności Rafała, nawet na 20 minut w meczu. Michał, za wielki talent był uważany również swego czasu Bartek Pawłowski, dziś piłkarz Widzewa, kiedyś między innymi piłkarz hiszpańskiej Malagi, natomiast teraz Pawłowski robi bardzo dobrą robotę w Widzewie Łódź. Ja tylko dodam równolatki, Rafał Wolski i Bartek Pawłowski. Tak, obaj byli wielkimi talentami. Posłuchajcie sobie naszej rozmowy z Bartkiem Pawłowskim, mamy go już na łączu. Cześć Bartku, czy słyszymy się, czy widzimy się? Cześć, słyszymy się, ja was do góry nogami, ale wy mnie chyba dobrze. Myślę, że jakoś się dogadamy. Bartku, o tego gola na początek chciałem cię zapytać. Gratulacje, bo Stadiony Świata, ale ustalmy jedną rzecz. Centrostrzał czy strzał? Pomysł był taki, że walę na pierwszy sutek i ktoś przetnie, ale okazało się, że nie było trzeba tego przecinać. No właśnie widziałem, Bartek, że się chyba przyznałeś wcześniej chyba na Instagramie, że to był jednak bardziej taki motyw wrzutkowy, że dośrodkowywałeś. Ale cieszynka mi się bardzo spodobała. Ja uważam, że to moja ulubiona cieszynka chyba w Ekstraklasie. To chyba ściągnięte od Kyliana Mbappé, czy od kogo to jest? No muszę ci powiedzieć, że na razie też moja ulubiona. Także zobaczymy jak długo. Masz jeszcze jakieś w zanadrzu? Czy nie, nie. Się tak dziwił na razie po strzałach? Nie, wiesz co, tak myślałem o tym, żeby zrobić to, co Karol, ale u mnie efekt byłby zdecydowanie gorszy i lepiej nie będę ryzykował. Bartek, ja chciałem cię zapytać o Widzew Łódź, bo początek był różny. No, to jest dla was, to jest wasze pierwsze zwycięstwo na własnym stadionie. Jaki zatem jest cel Widzewa w tym sezonie? Jaki jest cel, który wy sobie stawiacie przed sobą? No jakby nie mamy kompleksów, gramy w każdym meczu o 3 punkty i tak nie wiem, czy jakiś cel mogę... No, na pewno podstawowym celem było walka o utrzymanie, a jeżeli będzie coś lepszego, no to pewnie gdzieś będziemy weryfikowali, zobaczymy. A powiedz, to zderzenie z Ekstraklasą jest dla was twarde, czy to było takie miękkie przejście z pierwszej ligi do Ekstraklasy? Jak ty to widzisz? Nie, no był taki szok trochę poziomowy. Przeliczyliśmy się troszkę, nie wiem, w Szczecinie czy w meczu z Lechią. Uważam, że graliśmy naprawdę niezłe spotkanie, no ale nie punktowaliśmy. Trzeba było troszkę zmądrzeć i troszkę lepszy balans złapać w tym wszystkim, żeby nie tylko tak na hura iść do przodu. No i cóż, teraz my mamy już 2 zwycięstwa z rzędu, no postaramy się to utrzymać. Bartku, twoim zdaniem ten mecz z Wisłą Płock to był najlepszy mecz Widzewa w tym sezonie albo w tym roku nawet? Nie, pierwszą połowę mieliśmy dość przeciętną. Wydaje mi się, że byliśmy mocno zdominowani, szczególnie gdzieś w pierwszych 15 minutach meczu przez Płock. Potem lekko odżyliśmy, no ale gdzieś wydaje mi się, że lekko ta pierwsza połowa była na korzyść Płocka. Może w drugiej troszkę się więcej sytuacji wyklarowało. Ja chciałem cię, Bartek, o trenera Niedźwiedzia zapytać. Może troszkę prowokacyjnie, bo ostatnio
w Super Expressie mieliśmy taki artykuł, nie wiem czy u was w szatni też się o tym mówi, że trener Niedźwiedź jest bardzo podobny do aktora Bruce'a Willisa. I powiedz mi, czy trener Niedźwiedź jest dla was tak ostry w szatni, jak Bruce Willis w Szklanej Pułapce? Nie. Trener Niedźwiedź jest na pewno wymagającym trenerem, ale jak człowiek jest dość wyrozumiały, da się z nim pogadać na różne tematy, też o piłce, słucha zespołu, więc my bierzemy od niego jakby jego sugestie, to co on wymaga, ale gdzieś tam jak mamy jakieś swoje zdanie, to też często sam nawet proponuję usiąść, porozmawiać, żeby znaleźć taką optymalną opcję dla zespołu na różne warianty. A Bartku, dosyć chyba otwarcie przyznawałeś, że to był jeden też z głównych argumentów, dlaczego wróciłeś do Widzewa, trener Niedźwiedź, o ile się nie mylę. No tak, no gdzieś musiałem brać pod uwagę różne rzeczy. No, nie był dla mnie to priorytet, żeby iść do pierwszej ligi, ale biorąc pod uwagę ludzi, którzy tutaj pracowali, no to był duży argument, który mnie przekonał. A powiedz mi, ten twój start taki indywidualny, to jest sprawa, która cię zaskoczyła, czy mówisz sobie, o właśnie tak miało być? Nie, tak miało być, nie było zaskoczenia. Ja byłem bardzo dobrze przygotowany jeszcze w Śląsku, więc nie miałem tak jakby powodów do zmartwień. Wszedłem i od razu czułem się mocny. Kwestia tego, że po prostu występuję na pozycji zbliżonej do mojej, no bo wiadomo, my też gramy w systemie takim samym jak w Śląsku Wrocław graliśmy, identycznym 3-4-3, ale no nie mam w tym problemu, żeby odnaleźć się pod napastnikiem czy gdzieś tutaj w środku pola, także no cóż, no takie życie jakieś jest sportowe, ja gram tutaj, gdzie chciałem grać, w klubie, w którym zawsze chciałem grać i to wszystko zbiegło w czasie. Czyli na razie na pozycji wahadłowego cię nie będziemy przewidywali w wyjściowym składzie Widzewa? Nie, ale kiedyś trener wspominał o tym prowokacyjnie, żeby się trochę ze mnie pośmiać, ale widział moją reakcję i potem już nie wracaliśmy do tego w żartach. Bartek, ja jeszcze chciałem cię zapytać troszkę o kulisy szatni, bo w zespołach piłkarskich jest zwykle tak, że jakieś utwory nakręcają szatnie. No i różnych utworów słuchają. Niektórzy słuchają disco polo, inni słuchają jeszcze innej muzyki. Jak to wygląda w szatni Widzewa Łódź? Kto jest tym wodzirejem po pierwsze, a po drugie jakiej muzyki, jaka piosenka was nakręca? No my słuchamy przed meczami w szatni, jak zanim wyjdziemy, tańca Eleny, więc tej melodii takiej powiedzmy tutaj naszej klubowej. A tak na co dzień to leci jakiś DJ Wuj, oto Kunik to puszcza, albo Serafin Szuta coś puszcza, albo Karolek, różnie to nie ma. Czasami dla śmiechu leci jakieś disco polo, ale raczej nie jest to wiodący rytm. Trudno się oprzeć wrażeniu, powiedz mi, bo że mega nakręcają was trybuny, mega nakręcają was kibice. Ta atmosfera w Łodzi jest po prostu niesamowita. Troszkę na początku nie rozpieszczaliście kibiców, no bo to jest pierwsze zwycięstwo, to z Wisłą przed własnymi kibicami. Ale powiedz, jak duży udział w tych waszych wynikach, w waszych meczach mają właśnie kibice? Jak bardzo człowiek jest naładowany energią, kiedy tak mocno kibice dopingują? Ja tak szczerze powiem, że ma to spory wpływ, bo to się czuje na boisku, to wsparcie z trybun. No i to takie hasło dość już popularne, piłka nożna dla kibiców, no bez kibiców nie byłoby sportu zawodowego na takim poziomie, no bo jakby nie miał kto tego oglądać, to by nie było spektaklu. No mimo wszystko my tak naprawdę pracujemy w branży rozrywkowej, jakby ktoś tego nie chciał oglądać i kupować biletów, to pewnie by to się tak nie sprzedawało, to nie wiem, różne programy, tak nawet ten, który my teraz bierzemy udział na żywo, no ktoś to ogląda, bo komuś to się podoba. No i tyle, no my jesteśmy pewni siebie, a szczerze powiem, że kibice mimo wszystko, jak nie było na początku sezonu, od samego początku zwycięstw jakichś wielkich, czy to właśnie w Szczecinie, czy to u siebie z Lechią, to można powiedzieć po meczu z Lechią 15 tysięcy osób zostało po meczu, jeszcze 10 minut nam biło brawo. Byli mocno zadowoleni mimo tego, że przegraliśmy 3-2, no bo widzieli walkę, zaangażowanie, widzieli dobrą piłkę i to fajne, że ludzie doceniają starania. Wiadomo, że my chcemy w każdym meczu wygrywać, czasem się nie da, ale gdzieś ta nasza praca jest tutaj doceniana na co dzień. Bartku, mówisz, że pracujesz w rozrywce. Powiedz mi, czy ten twój entertainment z sezonu 18-19, 8 goli i 9 asyst, to jest coś, co się da pobić w tym sezonie? Zacząłeś całkiem dobrze. No, entertainment, dobrze to powiedziałeś. No cóż, no, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, no, że
No, że gdzieś jak będziemy, wiadomo, lepiej grali, to tych kibiców będzie więcej przychodziło. Każdy z nas ma też na pewno swoje jakieś indywidualne cele. A gram w ofensywie, ja będę rozliczany z pomocy zespołowi w zdobywaniu goli przede wszystkim. No i co, staram się z tego wywiązywać, czasami się strzeli coś fajnego, czasami się wrzuci, też wpadnie i no, trzeba się z tego cieszyć, nie? No i teraz pytanie, czy będziecie się cieszyć również po meczu z Lechem Poznań? No właśnie taki mecz dla Lecha bardzo ważny, dla was również. Lech się przełamał z Piastem, no i zapowiadają się wielkie emocje. Jak wy jesteście przed tym meczem z Lechem nastawieni? W końcu mistrz Polski. Znaczy, ja wróżbitą nie jestem, ale dla mnie mecz z Lechem to będzie mecz o 3 punkty. Wiadomo, że też będą mieli pewnie jakieś wsparcie swoich trybun, mimo tego, że gdzieś tam w ostatnim czasie no, tam jakieś niezadowolenie wynikało z postawy zespołu, ale ja jestem przekonany, że kiedy przyjeżdża widzę gdziekolwiek, to zawsze są rekordy frekwencji i w tym przypadku też sporo osób przyjdzie na Lecha, żeby po prostu też zmierzyć się z Widzewem, żeby też zmierzyć się kibicowsko, bo naszych kibiców na pewno też sporo by się chciało na to spotkanie wybrać. No co, z naszej strony będziemy grali tak samo, jak graliśmy inne spotkania, bez kompleksu, będziemy chcieli grać w piłkę, będziemy chcieli budować akcje, nie będziemy, nie wiem, lagować gdzieś do przodu, skakać, walczyć, ślizgów robić, bo to w naszym wykonaniu nie o to w tym chodzi. Tak jest, Bartku, bardzo dziękujemy za tę rozmowę, no i do usłyszenia następnym razem, dzięki. Dziękujemy, dzięki, pozdrawiamy. No, nie ma sprawy, dzięki, cześć. Tyle Bartek Pawłowski, natomiast my teraz przenieśmy się do Szczecina. Pogoń Zagłębie, piękny gol Damiana Dąbrowskiego. Na tym chciałbym się przez chwilę skupić, no bo ja pamiętam jeszcze tytuł u nas w Super Ekspresie: Marsz, marsz Dąbrowski do kadry. No i właśnie, czy to jest ten moment, kiedy Dąbrowski powinien już być rozpatrywany przez Michniewicza jako członek takiej szerokiej nawet kadry, już nie mówię o wąskiej kadrze o reprezentacji Polski, no bo nie ma co ukrywać, gdyby nie ciężkie kontuzje, gdyby nie problemy z kolanami, no to Dąbrowski byłby moim zdaniem w tej chwili etatowym piłkarzem reprezentacji Polski. To, że to tylko Ekstraklasa, to, że to tylko mecz Pogoń Zagłębie Lubin, nie sprawiło, że Dąbrowski jakby stał sobie na boisku. Mhm. Sprawdziłem sobie, kto najwięcej biegał w tym meczu. Na boisku był to właśnie Damian Dąbrowski. Niecałe 12 kilometrów przebiegł Dąbrowski. Ale to widzę, że otwieramy taki katalog nazwisk, odkurzamy te nazwiska, które już kiedyś w kadrze były. Oni nam się podobają teraz w Ekstraklasie i pytamy, czy są gotowi na kadrę. Jestem ciekaw, czy jeszcze jakimś nazwiskiem nie zaskoczysz dzisiaj. Może jeszcze nie teraz, natomiast pamiętajmy, że Dąbrowski ma 30 lat. Nie jest to jeszcze staruszek piłkarsko. No, doświadczony piłkarz, ale nie staruszek. Proszę nic nie mieć do 30-latków, że tak powiem. No właśnie, właśnie. W tym spotkaniu z Zagłębiem Lubin nie tylko gol, ale też trzeba pamiętać, że asysta drugiego stopnia. Nie mówi się o tych asystach drugiego stopnia, ale to jest przecież rozpoczęcie tej akcji. To jest takie podanie, które tego gola początkuje. Ekspert Kanal Plus Remigiusz Jezierski, były zresztą piłkarz, między innymi Górnika Łęczna, on chyba wylansował mocno już te asysty drugiego stopnia, więc o tym się mówi. Fajnie, że też to zaznaczasz. Chwalmy Dąbrowskiego za grę i ależ piękne trafienie. No niesamowite to był zawijas, więc tak nawet ciekawy bramkarz, z którym chyba się połączymy, to możemy już zdradzić. Kasper Bieszczad nie miał szans przy tym trafieniu. Tak, tak. Szkoda, że nie w Kopenhadze na przykład. Szkoda, że nie w meczu z Brandy w Lidze Konferencji, bo no, ta Pogoń to był taki zespół, który Kostar Unijańcz stworzył z taką myślą, że to ma być dominacja, że to ma być właśnie tak, jak było w tym meczu z Zagłębiem i że to się da przenieść na europejski plac. Szkoda, że się nie udało. Zobaczymy, czy nowe rozdanie, czyli trener Gustafsson w Szczecinie tak zrobi i na ile ma jeszcze właśnie pomysłów i chęci, żeby takiego Dąbrowskiego jeszcze zbudować, no właśnie na następne lata. Dobra, omówiliśmy sobie, Michał, pierwszego z bombardierów Pogoni Szczecin. Za chwilę porozmawiamy o Pontusie Almqviście, czyli tym drugim, który się kapitalnie wyróżnił. Natomiast chwila przerwy, zobaczcie sobie krótki filmik z tego, jak Pogoń Szczecin cieszyła się po tym zwycięstwie. Panowie, jedziemy pomału!
No gorąco tam było w Szczecinie, trzeba to przyznać, ale nie ma co się dziwić. Wygląda na to, Michał, że Pogoń Szczecin wraca na te tory z poprzedniego sezonu, kiedy grała kapitalnie. Ja się tylko zastanawiam, dlaczego tam nie puścili czegoś z trybu, z głośniku stadionu, tylko trzeba było tak JBL-a jakiegoś dużego włączyć. No można było to inaczej rozegrać. Michał, Pontus Almqvist, o nim chciałem z tobą chwileczkę porozmawiać, bo to był bohater tego meczu. Gol, asysta, kapitalny występ, to dzięki niemu obrona Zagłębia zupełnie się posypała. Trudno mi się oprzeć wrażeniu, że gdyby nie wojna, niestety, Pontus Almqvist nigdy by do Pogoni Szczecin nie trafił, ponieważ grał w Rostowie i w Rostowie naprawdę wykręcał całkiem dobre liczby. 18 meczów, 2 gole, 4 asysty, a potem 9 spotkań w holenderskim Utrechcie. Jest to piłkarz, którego w normalnej sytuacji Pogoń Szczecin mogłaby nie sprowadzić. Z tego, co wyczytałem, to Pogoń Szczecin sprowadziła go dlatego, że namówił go po prostu trener Jens Gustafsson. Trener Jens Gustafsson był troszkę wychowawcą Pontusa Almqvista. To on w szwedzkim Norrköping go... Norrköping. Idealnie to powiedziałeś po szwedzku. Tam właśnie trener Jens Gustafsson go trenował i myślę, że ten sentyment zadziałał, ale powiem ci, że te salta piłkarza Pontusa Almqvista to niczym Hugo Sanchez. Ja miałem na myśli na niego bardziej. Na nie robił takie i salta, i przewroty. Emmanuel Olisadebe też takie robił. Olisadebe też. Tak, zresztą ja pamiętam, że Sir Alex Ferguson chyba zabronił na niemu robić takich salt, a tutaj chyba trener Gustafsson powiedział, że nie będzie się wtrącał w to. Nie będzie zabraniał. Będziemy mieli gwiazdę ligi, mam takie wrażenie. Zdecydowanie. Powiedziałeś, że to jest sprawka Jensa Gustafssona, ale przecież pamiętajmy, że te wielkie nazwiska, które przychodziły do Ekstraklasy w ostatnich latach, no to... Bo był jakiś sentyment, tak? Vadis Odjidjafo przed, bo Besnik Hasi go namówił. Kamil Grosicki wrócił, bo Szczecin. To samo był Łukasz Podolski. Ja wiem, że dobrze się płaci w Ekstraklasie, ale takich piłkarzy jak Almqvist to ciężko skusić pieniędzmi, gdy grasz we FK Rostów, tak? Więc tak. Ja tylko doceniam to, że oczywiście gole i asysty, ale to jaki on ma gaz... Dryk ma do piłki szybszy od Grosickiego. To jest, trzeba było to, pasuje to zmierzyć, czy on jest szybszy od Kamila Grosickiego. Niezwykły gaz, świetnie uwalnia się spod opieki obrońcy z piłką, w ogóle tyłem do bramki, wiesz, jest 2 sekundy, on ma obrońcę na plecach, dostaje piłkę i jest już z przodu, niesamowite. Piłkarz, jedno wielkie wow. Jestem zachwycony, więcej takich piłkarzy w Ekstraklasie, bo po prostu... Będzie szybciej, będzie ta piłka szybsza. Michał, teraz w imieniu swoim i twoim również chciałbym zaprosić was wszystkich na rozmowę z człowiekiem, który niestety przyjmował gole strzelane przez Almqvista. Kasper Bieszczad, przed wami bramkarz Zagłębia Lubin. Jest już z nami Kasper Bieszczad, Zagłębia Lubin. Cześć Kasper. Cześć, witam. Zanim przejdziemy do piłki nożnej, bo o niej chcemy przede wszystkim z tobą rozmawiać, to na początek bardzo mnie interesuje sprawa twojej akcji Murowane Pomaganie. Powiedz mi, kiedy wpadłeś na pomysł takiej akcji, to po pierwsze, a po drugie, co cię skłoniło, co 19-latka skłoniło do takiej poważnej akcji? Na pomysł akcji wpadłem przed startem tego sezonu. Inspirowałem się akcją Dycha Kownasia, która miała miejsce kilka lat temu w Ekstraklasie, tylko jakby chciałem, czerpiąc z doświadczenia Dawida Kownackiego, chciałem zmienić jedną rzecz, żeby to nie był zakład z kibicami, tylko żeby moja akcja jednoczyła wszystkich kibiców i ludzi związanych z piłką nożną. Chciałem, żeby każda mała cegiełka, która właśnie zostanie wpłacona na akcję Murowane Pomagania, niosło dobro i czyniła jakąś część wielkiej kwoty, mam nadzieję, które uda się uzbierać na te cele charytatywne. A co mnie do tego skłoniło? Chciałem wykorzystać swoje, jak dotąd małe możliwości medialne, które teraz już z biegiem akcji się zwiększyły, ale chciałem właśnie wykorzystać swoje możliwości medialne i to, że jestem osobą publiczną i to, że ja wykonując swój zawód, grając w piłkę nożną, też przy okazji chciałem pomóc ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. To może ja jeszcze wyjaśnię trochę, bo może nie każdy z naszych widzów wie, o co chodzi w akcji Kacpra. Za każde czyste konto Kacper przekazuje na akcję charytatywną 1000 zł. Kacper, ile już podliczyłeś, ile tych pieniędzy przelałeś? Trzy czyste konta bodajże były.
Ja miałem 3 czyste konta i 1000 złotych jeszcze wysłałem przed startem rozgrywek jako tak zwane rozruchowe, więc ode mnie poszły 4000 złotych na cele charytatywne. Kacper, czy ty byłeś zaskoczony? A dokładnie że... trafiły one do jakby do pierwszego podmiotu zbiórki, którym były synek Tomka Folty, naszego fotografa klubowego. A to wyprzedziłeś nasze pytanie, bo też byliśmy ciekawi, dokąd te pieniądze płyną. Czy ty byłeś zdziwiony? Ja to nazwę feedbackiem, jaki otrzymałeś w związku z tą akcją, bo myśmy nawet rozmawiali sobie z Kasprem Tobiaszem, twój imiennik z Legii, powiedział, że chyba po 30 minutach już dołączył do tej akcji. Jakbyś mógł tak nam powiedzieć po prostu, ilu już masz członków tej ekipy Murowania Pomagania, żebyśmy tak ustalili pokrótce? No to na razie tak oficjalnie jestem ja, jest Kuba Bielecki z Ruchu Łożów, Kacper Tobiasz z Legii i Wladan Kowacewicz. Są też jeszcze osoby, które anonimowo jakby też biorą udział w akcji Murowane Pomaganie. Ale są też oczywiście, tak jak ostatnio Pogoń Szczecin wpłaciła 1000 złotych po naszym meczu. Fajnie się zachowali, oni zachowali czyste konto, jako klub przekazali 1000 złotych na cel drugiej tury akcji Murowane Pomaganie. Jest bardzo duży odbiór i jest on bardzo pozytywny, co mnie bardzo cieszy. Na pewno jestem miło zaskoczony, że jest on aż tak duży. I cieszy mnie to, że to się takim szerokim echem rozniosło po wszystkich mediach i do ogromnej rzeszy ludzi to dotarło, bo tak jak mówiłem na początku, każda mała cegiełka, każda mała kwota jest częścią czegoś wielkiego, co mam nadzieję uda się zebrać, więc to mnie bardzo cieszy, jestem zadowolony z tego. Kasper, powiedz, bo to oczywiste, że twoim zadaniem na boisku jest bronić dostępu do własnej bramki i zachować czyste konto. Natomiast chciałem cię zapytać, czy fakt, że prowadzisz taką akcję i fakt, że za każde czyste konto pomożesz potrzebującym, sprawia, że jesteś jeszcze bardziej zmobilizowany, żeby murować tą swoją bramkę? Nie, u mnie nic, na pewno gdzieś to z tyłu głowy jest, ale u mnie osobiście nic się nie zmienia. Ja jestem bramkarzem, w każdym meczu chcę zachować czyste konto, na tym się skupiam. Wszystko robię po to razem z drużyną, żeby te czyste konta były. A te wpłaty są jakby przy okazji i też cieszę się, że tak to fajnie wychodzi, że skoro my jakby mamy czyste konto, no to mamy już co najmniej punkt w meczu, więc też nie dość, że drużyna idzie do przodu, no to też mogę pomóc potrzebującym. Kacper, trzeba przyznać, że nie mieliście zbyt łatwego terminarza, przynajmniej na początku tego sezonu. Jak w twoich oczach wyglądał start Zagłębia w tych rozgrywkach? Najwięcej widzisz? Na pewno pierwsze pięć kolejek na pewno dobrze wystartowaliśmy. Ta gra układała się po naszej myśli. Dobrze prowadziliśmy grę, jakby realizowaliśmy założenia tak, że to sobie zakładaliśmy. Teraz mamy za sobą dwa potknięcia, które no wiadomo musiały się zdarzyć, ale też tak na ostatni mecz graliśmy z Pogonią. My zagraliśmy słabo, fakt, ale Pogoń też jest bardzo dobrym zespołem, który jest budowany od wielu lat i co też swoją wysoką dyspozycję potwierdzają w Ekstraklasie, że rok w rok tak naprawdę są na pozycjach top 5 w Ekstraklasie. Mają też trzon zespołu, którymi są reprezentanci poszczególnych krajów, więc też trzeba oddać klasę rywalowi. Na pewno wiemy, co trzeba poprawiać, wiemy, na czym trzeba się skupiać i będziemy pracować i mamy nadzieję, że z biegiem czasu wszystkie nasze mechanizmy zaskoczą i będziemy grać tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i te wyniki też będą coraz lepsze. To się w konsekwencji przełoży na zdobycz punktową. Kasper, ja chciałem zapytać o ciebie i o twoją karierę, bo byłeś na wypożyczeniu, znaczy byłeś na testach, nie na wypożyczeniu w Birmingham. Powiedz, ty byłeś niezadowolony po tych testach. Dlaczego byłeś niezadowolony i dlaczego tam ci nie poszło? To było takie, że tak powiem, młodzieńcze napalanie się. Te testy były zaraz po przerwie zimowej. Byłem praktycznie 4 tygodnie bez treningu. W Olegu słyszałem, że klub z Anglii się po mnie zgłaszał, to bardzo chciałem jechać. Nie skorzystałem z rady trenera, który mi odradzał to wyjazd na te testy, no bo po prostu byłem nieprzygotowany i nie mogłem się pokazać z jak najlepszej strony i też to na pewno miało wpływ na to, że poszło mi tam po prostu słabo. Tomasz Kuszczak bardzo ci tam pomógł, mogę z nim porozmawiać? No, może 2 minuty, tak. A nie mieliśmy za dużo okazji do rozmowy. Dobra, ja chciałem cię jeszcze dopytać Może zapytajmy o idoli bramkarskich, jak już padło takie nazwisko legendarne. No właśnie, Kuszczak. To możemy, tak. Nie miałem żadnego idola. Podpatrywałem wielu bramkarzy, starałem się od każdego coś tam wyciągnąć, co mi będzie pasowało, z czym ja się będę dobrze czuł. I na pewno też to się zmienia. Trochę się odchodzi już od tego stylu, który był powiedzmy, nie wiem, 10-12 lat temu, kiedy ja zaczynałem jako bramkarz. Teraz już bardziej bramkarze
są analityczni, bronią bardziej na bazie swoich umiejętności i wszystko wiedzą, co dlaczego robią, mają wszystko przeanalizowane. A kiedyś, tak jak powiedziałem, 12-10 lat temu, to broniło się też dużo na wyczucie i byli tutaj bramkarze tacy intuicyjni. Ten, piłka się zmieniła, trochę się od tego odchodzi i teraz bardziej się właśnie stawia na bramkarzy analitycznych, którzy nie tylko bronią, żeby obronić, tylko każde jego działanie wynika z czegoś i ci bramkarze wiedzą, dlaczego to robią. Kasper, ja teraz w jednym pytaniu chciałbym się przenieść w przeszłość i pójść troszeczkę w przyszłość. Pierwsze to w przeszłość. Powiedz mi, jak dużo dało ci wypożyczenie do Chrobrego Głogów, do niższej klasy rozgrywkowej, jak tam się rozwinąłeś? No i troszeczkę do przodu, jak Jelonia Białystok, jakie nadzieje przed tym meczem? Czy obawiacie się Nene i tych jego bomb z dystansu? Zaczynając od pierwszej części pytania, to na pewno wypożyczenie do Chrobrego Głogów, no to był pierwszy taki okres w mojej seniorskiej karierze, w którym jakby byłem w tej szatni seniorskiej ważnym ogniwem, no bo grałem praktycznie pierwszą rundę, a granie w drugiej rundzie pokrzyżowała mi kontuzja. Na pewno już złapałem doświadczenie o granie trochę tej takiej presji związanej z byciem w szatni seniorskiej i graniu na centralnym poziomie, więc na pewno dużo zawdzięczam temu wypożyczeniu i ograłem się tam, złapałem doświadczenie i też jakby obycie z szatnią seniorską, co na pewno się przełożyło i pomogło mi teraz, kiedy zacząłem grać w Zagłębiu. A wracając do pytania o Jagiellonię, no to będziemy mieć w tygodniu, jeszcze mamy jutro przed sobą mecz w Pucharze Polski, na tym się na razie skupiamy. W ciągu tygodnia będziemy mieli analizę Jagiellonii, sztab szkoleniowy na pewno przygotuje nam plan na to spotkanie. I będziemy chcieli go realizować, a jak się ułoży mecz, to będę dopiero mógł odpowiedzieć w niedzielę około 14. To Kasper, powodzenia w pucharze, powodzenia w meczu z Jagiellonią. Tak jest, powodzenia, trzymaj się, gratulujemy akcji, oby jak najwięcej czysty kąt. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, życzymy. Pozdrawiam. Pozdrawiam, cześć. Do zobaczenia. Tyle Kasper, Bieszczad, kończymy zatem rozmowę na temat meczu Pogoń Zagłębie Lubin i płynnie przechodzimy do moim zdaniem hitu kolejki Lech Poznań, Piast Gliwice, zwycięstwo kolejorza 1-0. Alfonso Sousa, Michał, no piłkarz, który... Alfonso? Alfonso Sousa. Alfonso. Właśnie, a to był największy problem wszystkich dziennikarzy. Nie, bardzo dobrze powiedziałeś. Alfonso. Alfonso. Dobrze powiedziałeś, ale... Nie jeden z nas się już wyłożył na Alfonso. No właśnie, Alfonso. Właśnie. Piękny gol. 1,2 mln kosztował. Wygląda na to, że może ze 100 tysięcy to już się spłacił z tego, z tego wszystkiego, czy nie? Zależy, jaki jest taryfikator. Czy gol z dystansu to jest to 100 tysięcy, czy niewykorzystany karny to dokładamy do tej ceny, bo nie wykorzystał rzutu karnego przecież w eliminacjach Ligi Konferencji. Ale powiem ci, że ale później się w momencie, kiedy polski klub wykłada takie pieniądze, wykłada 1,2 mln euro na piłkarza z Ligi Portugalskiej, z Belenenses, to nie jest klub najwyższych lotów, jest to jednak ryzyko. Jest to jednak ryzyko tego, że za rok dziennikarze, czyli my między innymi, kibice mogą powiedzieć, że no co wy robicie? Wy pieniądze kolejorza wydaliście na takiego słabego piłkarza i na początku sezonu niestety było niebezpieczeństwo tego, że będziemy niedługo krytykować władze Lecha Poznań. Natomiast ale dalej jest takie niebezpieczeństwo, a raczej powinniśmy krytykować. Natomiast moim zdaniem... Zaopieszałeś na rynku transferowym. Ale moim zdaniem, ale chodzi mi o Sousę. Moim zdaniem ten mecz z Piastem był pierwszym krokiem do tego, żeby Sousa się ocalił, uratował. I to... W samą porę, no bo w końcu trzeba się wygrzebać ze strefy spadkowej. Jak widzieliśmy w tabeli, Lech jeszcze w niej jest, ale umówmy się, to raczej jest kwestia czasu. Tak jak w tamtym sezonie Legia długo była na dnie tabeli, to chyba nikt nie miał wątpliwości, że w końcu się z niego wydostanie. Z Lechem będzie tak samo. Sousa, no to miał być piłkarz, który wejdzie i od razu będzie pomagał Lechowi w eliminacjach Ligi Konferencji, czy być może przy łatwiejszym losowaniu w Lidze Mistrzów. No tak się nie stało, więc no teraz jest ciekawe okno na świat, jakim jest Liga Konferencji i trudna grupa. Właśnie, jak oceniasz? I tam się można pokazać. Jak oceniasz? No, wydaje mi się, że mamy faworyta całych rozgrywek w tej grupie i będziemy go mieli na bułgarskiej tej jesieni, czyli Villarreal, półfinalista Ligi Mistrzów. Austria Wiedeń, no to się budzą wspomnienia z 2008 roku. Czy ty byłeś na tym meczu? Być może byłeś. Austria Wiedeń. Nie, pamiętam, oglądałem go w redakcji. Pamiętam, jak cieszyliśmy się i skakaliśmy, że w momencie, kiedy Rafał Murawski strzelił gola. No fajne to było dla polskiej piłki. Nie mam nic przeciwko, żeby Afonso Sousa też strzelał gole na wagę zwycięstw. No wtedy to był awans 4-2 dogrywka z Austrią Wiedeń, teraz żeby po prostu wygrać z Austrią Wiedeń. No i Hapoel Berszewa. Niektórzy optymiści twierdzą, że na tym zespole trzeba zrobić 6 punktów. Sam John Van Den Brom mówił, że to wielka zagadka. Optymistycznie.
optymistycznie. Dla niego jak na razie. Wielką zagadką jest też sam Lech Poznań teraz. Nikt nie wie, jak zagram się, że sam John van den Brom też tego nie wie. No, problemem Lecha do tej pory było to, że wystarczyło dać Lechowi piłkę i Lech sam się gubił. Teraz ten mecz z Piastem może będzie jakimś przełamaniem. Ta organizacja gry była trochę lepsza, ale no, oczekujemy więcej. Tak, ale... Lechu, bardzo nas rozpieścił Lech Macieja Skorży, więc wymagania urosły. No. Ja mam takie, Michał, wrażenie, że niestety to nie jest koniec problemów. Ten awans do fazy grupowej końcem problemu nie jest dla Lecha Poznań, jest tylko początkiem problemu. No, bo tych Lech meczów do Mundialu zagra 21 spotkań, tak? Będzie takie natężenie, że ja nie wiem, w jaki sposób Lech to wytrzyma. No i teraz pojawia się pytanie, i po co przekładać mecze, skoro później trzeba będzie się zmęczyć dużo bardziej być może, bo będą teraz kolejne podróże, a do Izraela no to nie jest blisko. Wiedeń, Villarreal, no to jeszcze... A jeszcze Puchar Polski, jest tego mnóstwo. Jeszcze jest Puchar Polski. Puchar Polski w ogóle przecież już w tym tygodniu rusza Puchar Polski. No nie jestem pewny, czy przekładanie meczów to jest... No tylko my przekładamy mecze, tak na dobrą sprawę. A teraz Lech musi zagrać jesienią 20 spotkań, to na pewno. To są problemy władz Lecha, trenera van den Broma. My się będziemy temu przyglądać. Trzymamy kciuki, bo tak. Fajna przygoda może to być w lidze konferencji. Molde pokazało, Bodo Glimt też, przepraszam, w tamtym sezonie, że można zdziałać cuda w lidze konferencji Europy. Będziemy sobie to oglądać, oceniać. Oczywiście będziemy z wami o tym rozmawiać. Przechodzimy sobie płynnie do kolejnych tematów, kolejnych punktów z naszego programu. Jasne bohater. Punkty. Jasne, teraz jasny nasze, punkt. Teraz jasny punkty. Punkt, bohater kolejki, ciemny punkt będzie za chwilę. Bohaterem kolejki troszkę się spieraliśmy, kiedy przygotowaliśmy program. Było, no, najpierw myśleliśmy o Almqviście. Nawet Robert Lewandowski był. Nawet Robert Lewandowski, tak, był w naszych myślach, ale wybraliśmy Carlitosa. Carlitos, napastnik warszawskiej Legii, sprowadzony całkiem niedawno do Legii. 300 tysięcy euro kosztował stołecznych. Były piłkarz Legii, były piłkarz Wisły Kraków. No i dwa mecze czekał na pierwszego gola w barwach Legii Warszawa. No i to pięknego gola. Trzeba przyznać, że to w jaki sposób on pomknął prawą stroną boiska, to w jaki sposób on oszukał obrońców, strzelił gola, piłka zatrzepotała w siatce. No, ręce składają się do klasków. Przypomniał mi się gol z Wisłą Kraków, Carlitosa, gdy no, wręcz wkręcił w ziemię Macieja Sadloka i uderzył też tak bardzo mocno w kierunku dalszego słupka. No, tym razem troszeczkę też i poprzeczka pomogła. Był delikatny rykoszet, ale nie zabierajmy Carlitosowi tego gola. Mówisz, że czekał dwa mecze na trafienie. W Mielcu czekał 11 minut. Ogólnie czekał godzinę. W godzinę po prostu Carlitos zrobił z siebie dosyć dużego bohatera, bo wszedł przy 0-2 z Górnikiem Zabrze i trochę postraszył Górników z Zabrze, a teraz wszedł przy 0-0 i postawił kropkę na dirze. W końcu Legia wygrała w Mielcu. Po prostu Legia wygrała ze Stalą Mielec, a pierwszy raz od 25 lat. Ale to już jest chyba, Michał, moment, którym trener Kostaruniaić już nie powinien się patyczkować, tylko po prostu wystawić Carlitosa w pierwszym składzie. To nie ma co go wpuszczać w drugiej połowie, tylko takim piłkarzem grać od samego początku. A ja myślałem, że on już będzie grał w pierwszym składzie w meczu ze Stalą. Nawet zapytałem Tomka Sokołowskiego o to, czy tak powinno być. To zresztą jest piłkarz, który grał w tym meczu Stale Legia 0-5 w 96 roku. On powiedział, że jeszcze nie. No i faktycznie był to piłkarz rezerwowy, ale jaki rezerwowy? Joker, który dał zwycięstwo. Więc no pewnie teraz Legia Radomiak, mecz na szczycie tabeli, no to Carlitos może się przydać, powinien. Ale wiesz co, trzeba jeszcze przyznać jedną rzecz. Rzadko się zdarza, żeby piłkarz spoza Polski, obcokrajowiec, tak bardzo pokochał klub. No bo przecież widzieliśmy całowanie herbu Legii, widać tę miłość Carlitosa. Pamiętaj, że Wadis też się trochę zakochał w Warszawie. Tak. Carlitos jest totalnie zakochany w Warszawie i przytoczę wypowiedź pomeczową Carlitosa, z której aż ogromna miłość wypływa. Mamy ją nawet na wypływa. Mamy ekranach. Ją. To mój najlepszy moment w karierze, dlatego zdecydowałem się tu wrócić. Legia to dla mnie coś więcej niż klub. Ten klub dał mi wszystko w życiu. Legia zmieniła moje życie. Mogłem wybrać inny kierunek i zyskać pod kątem ekonomicznym, ale nie chciałem tego robić. Chciałem wrócić do Legii. Jestem bardzo szczęśliwy tutaj i ten klub jest jak moja rodzina. Dużo łez chyba mogło popłynąć na Reymonta, bo to przecież Wisła Kraków ściągała Carlitosa, wypromowała tam 24 gole, korona króla strzelców, chyba tytuł piłkarza sezonu.
A jednak no, rok w Legii sprawił, że bije mu ta legijna pieśń w sercach. No, to ciekawe też, że tak szybko faktycznie ta miłość urosła. Ja pamiętam, że Carlitos odchodził, to bo po prostu był w Legii niechciany przez Aco Vukovicia, ale Kosta Runjanić z drugiej strony bardzo go chciał, więc no, na razie się to sprawdza. Antybohater. Antybohaterem tej kolejki Ekstraklasy wybraliśmy Duszana Kuciaka, bramkarz Lechii Gdańsk. Dla którego wybraliśmy Kuciaka antybohaterem. Pierwsza to niestety fatalna postawa Lechii Gdańska. Drugie no to zachowanie, które widzicie na ekranie. Duszan Kuciak. Może podpowiemy? O. Tutaj chyba tutaj już był moment ataku, odepchnięcie. No niestety, Duszan Kuciak był tak zagrzany, tak zagotowany, że wyżył się na chłopcu do podawania piłek. Ten chłopiec traumę będzie miał teraz pewnie. Tak, ale zauważ, że była taka historia w Premier League. Nie, to był Puchar Ligi Angielskiej. Swansea grało z Chelsea. Eden Hazard kopnął nawet chłopaka, który tam gdzieś ukrywał tą piłkę pod brzuchem, żeby zagrać na czas. Okazało się, że to jest jeden z najbogatszych młodych Anglików teraz, bo założył jakąś firmę robiącą wódki premium i chyba jego majątek to jest 40 milionów funtów. Wow. The Times go umiejscowiło na liście Young Rich. Także być może Duszan Kuciak też rzucił taki ciekawy czar klątwa, jak Eden Hazard na tego chłopaka, wszystko jest możliwe. A trzeba też zauważyć, Michał, że... Ale ganimy Duszana Kuciaka, no. Ganimy, trochę, ale... Trochę przesadził. Ale trzeba też pamiętać, że Duszan Kuciak jest troszeczkę niejednoznaczną postacią, ponieważ widzimy tutaj z jednej strony to fatalne zachowanie, to odepchnięcie chłopca do podawania piłek, natomiast była sytuacja w spotkaniu z Akademią Pandew, kiedy to właśnie Kuciak był jednym z pierwszych, który zaczął pomagać ewakuować dzieci z trybuny podczas tych burt zadym wielkich. On też nawoływał służby medyczne do pomocy poszkodowanym, więc no taka mega niejednoznaczna postać. Lechia zaczęła sezon słabo. Odpadła z Rapidem Wiedeń. Tam jest gorąco. Widzę konferencji, gdzie później się okazało, że Rapid Wiedeń przegrał z Vaduz, z drugą ligą szwajcarską. Więc można. No, po prostu w Lechii Gdańsk jest teraz spory kryzys taki sportowy. Ja już się nie zagłębiam w to, co się miało dziać na tych strefach, sferach właścicielskich i tak dalej, bo tam też było zamieszanie. Ale Duszan Kuciak ma prawie 40 lat, więc w wieku prawie 40 lat trzeba trzymać nerwy na wodzie. W każdym wieku się można zagotować. Niestety. Przejdziemy teraz sobie do omówienia ósmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. To przed nami. Również będzie się działo. Zaczniemy od tradycyjnie. Piątek. Mecz Legii z Radomiakiem. Chyba hit tej kolejki Ekstraklasy. Tak. Stal Mielec, Śląsk Wrocław, sobota 15. Lechia Gdańsk, Warta Poznań, sobota 17:30. Chyba idealny moment dla Lechii, żeby się przełamać, Michał. Bardzo możliwe, ale naprawdę Lechia jest jak pudełko czekoladek. Nie wiadomo. Jak Foresta Gampa. Krakowia, Raków Częstochowa, sobota 20. I na ten mecz ostrzę sobie pazurki. Nie ukrywam, że to może... Nie wiem, mówiłeś, że Legia Radom jak hit, a kto wie, być może to przy Kałuży będzie. Może przy Kałuży, może przy Kałuży. Zagłębie Lubin, Jagiellonia, Białystok, niedziela 12:30. Korona Kielce, Pogoń, Szczecin, niedziela 15:00. Lech Poznań, Widzew Łódź, to też będzie ciekawie, niedziela 17:30. I dwa mecze w poniedziałek. Piast Gliwice, Miedź Legnica o 18:00. I na deser 20:30 Wisła, Płock, Górnik, Zabrze. Jeszcze utrwalmy sobie tabelę. Zobaczmy, jak to przed ósmą kolejką Ekstraklasy wygląda. Prowadzi w tabeli, zaraz zobaczycie oczywiście planszę, ale prowadzi w tabeli Płocka, Wisła. Jest wciąż prowadzi pomimo tej porażki z Widzewem w ostatniej kolejce. Na drugim miejscu Legia Warszawa, to pamiętamy oczywiście. No i zamyka tabelę Lechia Gdańsk, która gra koszmarnie. Miedź Legnica na miejscu 17, 16 Lech Poznań. No dobrze, bardzo wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka programu PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport. Michał, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Oglądajcie nas, bądźcie z nami przy okazji oczywiście ósmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, a
oglądając nasz program, nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego kanału, o łapkach w górę, o zaznaczaniu dzwoneczka. Dzięki temu będziemy rosnąć w siłę. My i wy będziemy zadowoleni, bo będziemy coraz więcej fajnego, ciekawego kontentu dla was tworzyć. Przemek Ofiara, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.